Jestem Eleonora i pochodzę z Włoch, z Toskanii dokładnie, z Livorno. Mi się wydaje naprawdę najpiękniejszy rejon we Włoszech. Masz morze, masz górę, masz wszystko to, co chcesz. Jest dobre, smaczne potrawy z dobrym winem. To znaczy nie tylko jeść po prostu, żeby karmić siebie, żyć razem. Na początku trudno mi było przyzwyczaić się, bo tęskniłam za domem, za Włochami, za morzem, za wszystkim. Ale okazało się, że można znaleźć w Polsce też takie małe Włochy. Dużo Włochów jest teraz w Polsce. Powiedzmy, że żyję po włosku, mimo tego, że w Polsce mieszkam. Jakaś romantyczna kolacja zawsze jest dobry sposób, żeby serce kogoś złapać. Bardzo piszne tagliatelle z funghi salsiccia, czyli na przykład ze grzybami i z kiełbasą. Dodatkowo lampkę wina czerwonego, który rozgrzeje serca też. Po prostu jesteśmy zawsze zadowoleni i zaangażowani, i czyli lubimy tak zrobić, gestykulować. No, na początku trudno mi było zimą, z tymi ubraniami grubymi, nawet nie miałam takich ubrań. Przyzwyczaiłam się, można znaleźć fajne lokale też, gdzie spędzić czas zimą. Śnieg jest, że dla mnie atrakcja wielka. To jest mój synek, Antoni. Właśnie wybraliśmy taką wersję polską, a nie Antonio. I bardzo lubi makaron dodatkowo.